Anna Dąbrowska, witam i zapraszam na zdarzenia i zaczynamy od pilnej prośby do Państwa. Potrzebna pomoc dla 3-letniego Szymona Kulawczuka. Urodził się z bardzo rzadką wadą genetyczną, hemimelią kości kończyn dolnych i górnych, która charakteryzuje się brakiem całości lub części kończyn. Szansą dla chłopca jest operacja, bardzo kosztowna i pilna. W pomoc rodzinie zaangażowała się Caritas diecezji siedleckiej i stowarzyszenie w Komarówce. Do potrzebnej kwoty wciąż jednak daleko. Jesteśmy rodziną czteroosobową i mieszkamy w Przegalinach Dużych. To jest wieś obok Komarówki Podlaskiej. Szymuś nasz ma 3 latka, a starszy Sebastian ma 7 lat. Prowadzimy gospodarstwo rolne. Mieszkamy we własnym domu wraz z rodzicami. Mamy do dyspozycji jeden pokój, kuchnię i łazienkę. Musieliśmy kupić łóżko piętrowe, żeby pomieścić chłopczyków naszych. Szymuś urodził się z wadą genetyczną nóżek. On ma jedną nóżkę podgiętą, nie po prostu i nawet nie wyprostuje. I czuć ścięgna, jak są ponapinane. Przy tej wadzie jeszcze tak, brakuje mu niektórych paluszków. Niektóre paluszki są zrośnięte na stopkach. Prawą rączkę ma 3 paluszki, w tym... 2 paluszki zrośnięte. Tak. No i jest skrót kończyn. No i jest konieczna operacja, która polegała będzie na wyprostowaniu kości piszczelowych i całych stóp. Także jest to bardzo poważna, trudna operacja. 3 lata temu, bo Szymonek ma w tej chwili 3 lata temu, dowiedziałam się właśnie, że taki obywatel z niepełnosprawnością przyszedł w niedalekim sąsiedztwie na świat. I natychmiast podjęliśmy działania w celu zebrania pieniędzy na jego leczenie. Rodzice podjęli dramatyczną decyzję, że zgłosił się do amerykańskiego chirurga, doktora Paley, który jest w stanie to zrobić doskonale i na pewno skutecznie. Tylko że ta operacja będzie kosztować ponad 100 tysięcy dolarów, czyli ponad 400 tysięcy złotych. Byliśmy u nich na wizycie w Warszawie. 1 lutego. I na tej wizycie doktor Paley wszystko przedstawił. Wyjaśnił nam. I jak na talerzu, można powiedzieć. Wszystko wytłumaczył, na czym będzie polegała operacja. Ustawianie nerwu kości strzałkowej. Przesuwanie kości na stopie. Także no to jest bardzo skomplikowane. Dwie nóżki będą operowane podczas jednej operacji. Bardzo się zdziwił doktor Paley w ogóle, że on chodzi. Także powiedział, że jest bardzo silny. Bo wiele dzieci sobie z tym nie radzi. Musi być bardzo silny i charakterny. No i taki jest, powiem szczerze. Jest bardzo ruchliwym. Tak, tak. I bardzo jest taki twardy, ponieważ on na tych swoich stópkach wykręconych, powyginanych, on potrafi nawet podbiec. No nie ukrywam, że mamy problem na przykład z butami. Jest duży problem. Tak na co dzień, jeśli jest na dworze, to chodzi w gumofilczykach takich malutkich, bo po prostu jest mu w nich najwygodniej. Dostaliśmy kosztorys po tej wizycie, to jest 413 tysięcy, no troszeczkę więcej, ale już tak za okrągleniu mówimy. No to jest ogromna, nie ukrywam, suma dla nas. Dlatego też mamy tutaj taką nadzieję, że po prostu przez fundację i przez dobrych ludzi no, uda nam się nazbierać tą kwotę. 14 lipca organizujemy po raz drugi już festyn, na którym będziemy gromadzić środki w ramach zbiórki publicznej na operację małego Szymonka i wierzymy, że to się uda zrobić. W tej chwili już mamy około 30-40 osób zaangażowanych w ten projekt, które chętnie nam pomogą.
organizacyjnie, a to powoduje, że to obniża koszty organizacyjne samego festynu, więc możemy się skupić tylko na pozyskiwaniu pieniędzy dla dziecka. Artyści, którzy występują u nas, wystąpią u nas 14, robią to też zupełnie bezkosztowo i dlatego mi się wydaje, że będzie sukces. No niestety musiałam zrezygnować z jakiejkolwiek pracy, nawet dorywczej, gdy Szymon się urodził, no bo wymaga bardzo dużo czasu poświęcenia i opieki. Jak Szymonek się tylko urodził, od razu dołączyliśmy do Fundacji Caritas diecezji siedleckiej. W tej chwili jeszcze doszła do nas Caritas Polska. Gmina cały czas stara się, jak tylko może, wesprzeć tę rodzinę w rehabilitacji małego Szymka. Wiemy, że na ten cel są potrzebne ogromne środki finansowe. Organizowaliśmy różnego rodzaju turnieje, festyny. Cały czas wspieramy rodzinę, tę rodzinę poprzez różnego rodzaju ulgi, umorzenia, dofinansowanie dożywiania starszego dziecka. Tak, aby w możliwie największy sposób odciążyć tę rodzinę pod kątem finansowym, aby środki finansowe, które ma, mogła właśnie przeznaczać na ten cel. Coraz częściej teraz narzeka na nóżki, że nóżki bolą, tato, nóżki bolą. Tak, wcześniej tego nie było. Na ręce i na ręce. Wcześniej jeszcze nie było tak źle. Teraz już jest starszy, jest większy, po prostu jest większy nacisk na stopy i to się przekłada na ból. Początek września na pewno będzie operacja. Jeżeli nam się oczywiście uda uzbierać te pieniążki, jeżeli nie, przechodzimy tak jakby na następny termin, to ale nie wiemy na kiedy. Na początku dla rodziców był ogromny, był to szok na pewno, jak dla każdego rodzica, kiedy przychodzi chore dziecko na świat. Natomiast jak mówi Gosia, mama Szymonka, ja już swoje wypłakałam, w tej chwili walczę i również tato, są bardzo w tym zdeterminowani i godni naprawdę szacunku w tej mierze. Państwo widzieliście numer konta, w tej chwili też ten numer konta jest na Państwa ekranach, a Szymon zbiera również pieniądze na operację poprzez portal caritaspolskauratujecie.pl. Jeżeli ktoś nie zdążył zapisać numeru konta, to oczywiście będzie na stronie internetowej TVP3 Lublin w zakładce zdarzenia. A my, proszę Państwa,